24 maja wspominamy błogosławioną Marię Krucyfissę od Miłości Bożej, zakonnicę. Maria urodziła się 23 grudnia 1892 roku w Morra de Sanctis na południu Włoch, jako ostatnie z ośmiorga dzieci szanowanej i wpływowej rodziny. W domu rodzinnym otrzymała wykształcenie podstawowe, także religijne, o które troszczył się jej bardzo pobożny ojciec. W 1913 roku otrzymała dyplom nauczycielki i rozpoczęła pracę w szkole, kontynuując tradycje rodzinne, gdyż jej ojciec i siostry byli nauczycielami. Pracowała w różnych miejscowościach, aż w wieku 54 lat zamieszkała w Neapolu i tam pracowała do końca życia. Zależało jej nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale dbała też o formację religijną oraz kulturową i społeczną uczniów. Wykorzystywała nowatorskie, jak na tamte czasy, metody nauczania. Już jako młoda dziewczyna Maria poznała duchowość franciszkańską i była związana z ojcami kapucynami. Wśród nich w 1918 roku poznała ojca Pio. Przez 50 lat do końca życia konsultowała z ojcem Pio wszystkie jej dzieła, a było ich wiele, jakie podejmowała w życiu. Zachowało się aż 67 listów, które do niej napisał. Dzięki pomocy ojca Pio, Maria rozpoznała to, że ma założyć nowe zgromadzenie zakonne sióstr apostołek Świętego Serca. Celem zgromadzenia była praca w parafiach, katecheza, szerzenie dobrej prasy, zakładanie i prowadzenie przedszkoli dla dzieci i szkół zawodowych dla dziewcząt, a także opieka nad dziećmi po ich zajęciach w szkole. Siostra Maria zmarła w Neapolu 23 maja 1973 roku. Została beatyfikowana 2 czerwca 2018 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona Dziewica Maria wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.